Hello kids. Pan Sebastian, tak, to ja. Słuchajcie, jest to nasza pierwsza lekcja, więc dzisiaj zrobimy sobie całkowicie luzacką zabawę, ale na początek zobaczcie, kogo ja dzisiaj przyniosłem. Nasze stworki, które mają imiona i musimy poćwiczyć te ich imiona, bo długo już nie ćwiczyliśmy. No, bo nie chodzimy do szkoły. Czekajcie chwilę. Znajdę tylko to, co później bym chciał z wami zrobić, właściwie pograć. Okej, dobra. I teraz słuchajcie. Ja będę do was mówił, a wy powtarzajcie. Dużo będę mówił po polsku, bo chciałbym, żebyście się wdrożyli w tą naukę. I później postaram się coś mówić coraz więcej po angielsku. Okej, so. Nie wiem, czy widać. Widać? No to jedziemy, powtarzamy. Kto pamięta, jak mają na imię? January. February. March. April. May. June. July, August, September, October, November, December. I teraz jeszcze raz szybko. Żebyśmy o naszych zwierzaczkach nie zapomnieli, tylko zapamiętali ich imiona i mogli do nich mówić po imieniu, jak wrócimy do szkoły. Więc January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ok. To na razie tyle. Do naszego angielskiego dla zerówek też będziemy wracać, ale na razie chcę zrobić coś innego z wami, takiego bardziej na luzie, żebyście mogli trochę się ze mną pobawić. Przede wszystkim polecam tę stronę. Ja tu mam co prawda trochę powykupowanych rzeczy, więc mam więcej do używania niż wy będziecie mieli za darmo, ale nie jestem zalogowany, co oznacza, że mam taki dostęp jak teraz wy wszyscy. I słuchajcie, jej adres to eslgamesplus.com fangames. Naprawdę jest tu mnóstwo fajnych gier, które naprawdę mogą pomóc w nauce języka angielskiego. Są one głównie w formie zabawy i od razu mogę wam powiedzieć, że jest bardzo dużo gier dla małych dzieci, takich właśnie jak wy w zerówce, ale też są gry dla dzieci zaawansowanych, na przykład 8 klasa, a nawet liceum. Więc na początku spróbujemy z grą Memory. I chciałbym, żebyście razem ze mną powtarzali różnego rodzaju słowa. Mamy tutaj games, memory games, wybieramy sobie. I mamy różne gry memory. Są tu łatwe tematy, są też trudniejsze. Możemy się pobawić na przykład, zobaczę, co ostatnio mieliśmy w podręczniku. I dzięki temu będziemy mogli te słówka sobie poćwiczyć. Ostatnim naszym tematem, który mieliśmy w szkole, mieliśmy zacząć ubrania właśnie. Super. No to możemy sobie zrobić coś z ubraniami i wtedy będziemy mogli normalnie w podręczniku też pracować na ubraniach, ale póki co poszukajmy tutaj ubrania. Clothes. Pięknie. Mamy ubrania, mamy też colors. To od razu sobie otworzymy te dwie gry. Otwieram sobie tutaj dwie gry. Ok, wtyczka jest zablokowana, więc
Muszę ją odblokować. O ile mi się uda, bo nie pamiętam, jak to się robi. Flash zezwalaj. OK. To teraz. OK. I mam, jakbyście mieli problem, no to właśnie mówię, zróbcie tak jak ja, prawym przyciskiem na tą kłódkę, ustawienia witryn i tam będzie flash zezwalaj. Clothes, vocabulary. I uwaga, mamy minki i musimy znaleźć słowa, które są przyporządkowane obrazkom. Coat. Coat. Coat to płaszcz. Jak myślicie, kto mi powie, gdzie może być coat? Pokażcie mi paluszkiem, co wam tu pasuje. Ja kliknę to. Coat. Coat. Pięknie. Trafiłem za pierwszym razem. To jedziemy dalej. Co jeszcze możemy mieć za słowo? Shirt. Shirt. Shirt to, jak myślicie, co to jest? To jest koszula. Socks. Socks. No nie wyszło. Tu jest socks, tu jest shirt, to próbujemy to. Jacket. Jacket. Co to jest jacket? Bardzo dobrze, kurtka. Socks. Socks. Ale mamy nasze socks, czyli... Socks. Socks. Skarpety. OK. Shoes. Shoes. Shoes to są buty. Hat. Hat, to widzieliście, to jest kapelusz. Jacket. Jacket, czyli mamy znowu naszą kurtkę, ona była tutaj. Jacket. Jacket, OK. Shirt. Shirt. Hat. 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 Shoes. 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 Shirt. Shirt. I naprawdę, słuchajcie, zachęcam do pogrania w tego typu gry, dlatego że z nich można zapamiętać nie tylko wyrazy, ale także pisownie, jak już będziecie starsi. OK, no to spróbujmy jeszcze teraz kolory. To umie już każdy z was mega na pamięć, więc będziecie, nawet nie będę tłumaczył, bo będzie widać i zresztą pamiętacie nazwy. Black. Black. Where is color black? Szukamy, szukamy tu. Purple. No, purple. Purple, black. Brown. Brown. Orange. Orange. Purple. 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 Yes. We've got color number one. Black. 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 Brown. 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 Red. Red. Yellow. 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 Zauważcie, że te słowa wymawiane są po to, żeby dzieci, które znają tylko słowa, a nie pisownie, bo są na to jeszcze za młode, mogły sobie też połączyć i w to pograć. Naprawdę, uważam, że to jest dobra gra nawet dla dzieci od 4 roku życia, jeżeli miały styczność z językiem angielskim. Orange. 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 No to słuchajcie, teraz pierwsza konkurencja. Zgadnijcie, jaki tu się ukrywa kolor. Kto z was ma jakiś pomysł? Poznaliśmy wiele kolorów jeszcze. Więc co tam może być? Może będzie red, może będzie green, blue, white, grey, pink. Takie kolory już mieliśmy. Jak myślicie? Każdy teraz zgaduje i zobaczymy, czy mu się udało. Red, blue, green, pink, white, a może grey. Uwaga! Red. 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 OK, very nice. I chciałbym wam jeszcze jedną grę pokazać. To można wyłączyć. Games. I teraz Classroom Games
low, czyli niskie poziomy. Mieliśmy różnego rodzaju rzeczy już wcześniej. Słuchajcie, niektóre z tych gier są dla was, będą za trudne, ale z rodzicami razem, jakbyście chcieli poćwiczyć, no to można spróbować. Na przykład mamy tutaj ćwiczenie tych magicznych naszych kolorów. Jest wieża księżniczek. Dobra, ja będę jedną drużyną, mogą być dwie maksymalnie, ja jestem sam, nazywam się Blue Team, ale można się też nazwać, na przykład Dragon, Smok. I uwaga, mamy różnego rodzaju pytania, które zaraz zaczną się pojawiać. 13 pytań. I teraz uwaga, co to właściwie jest? Green apple, yellow bat, yellow banana czy white panda? Oczywiście, że macie rację, yellow banana, więc wciskamy E, yellow banana. Tu odlicza czas, więc niestety nie da się tego czasu zatrzymać, słuchajcie, z tego co mi się wydaje. Więc trzeba zawsze zdążyć przed. OK, next. Co to jest? Green pear, green peach, green apple czy green orange? Gruszkę chyba mieliśmy tylko raz w życiu, więc możecie nie pamiętać. Powiem wam, że na pewno na P, czyli albo green pear, albo green peach. Green peach to by była brzoskwinka, więc green pear, zielona gruszka. Atakujemy im zamek. Musimy ich pokonać. Points 100. I teraz, co to jest? Pink pear, pink peach czy red peach? Właśnie powiedziałem wcześniej, że peach to jest brzoskwinia, więc wiemy, że to jest brzoskwinia. I teraz, jaki kolor ona ma? Czy to jest red, czy to jest pink? Jak myślicie? Oczywiście, że to jest pink. O, zamieniliśmy go w stworka. Nie podoba mu się to. Ale wygrywamy. I mamy następne. Czy to jest green apple, red peach, red apple czy green pear? Jabłko to na pewno jest apple. Więc jak to może być? Green, red, red czy green? Oczywiście, że red. I to będzie red apple. Ja zdaję sobie sprawę, że wy jeszcze nie umiecie czytać w zerówce najczęściej, ale przy pomocy dorosłych na pewno dacie radę w tych grach. OK. Piąte pytanie. Co to jest? Orange banana, yellow orange, czyli żółty pomarańcz, to nie bardzo. Orange lemon, pomarańczowa cytryna, czy orange orange, pomarańczowa pomarańcza? Of course, orange orange. OK. What's your favorite color? What's your favorite color? Czyli w którym miejscu jest tutaj pytanie o kolor? No to już jest bardziej zaawansowane, bo to jest dla klasy pierwszej i drugiej. What's your favorite color is here? Jaki to kolor? While, white, wine czy wife? While to podczas, wife żona, wine wino, a white to będzie kolor biały. Uwaga, następne pytanie. Czy to jest kolor great, creep, green czy clean? Great, creep, green, clean. Brawo, to jest green. Uwaga.
I teraz mamy t-shirt, ale jakiego koloru? Green, orange, yellow czy red? Jak myślicie? Jak jest żółty? Brawo, yellow. Dziesiąte pytanie. Jak jest fioletowy? People, purple, panda czy plural? People, purple, panda, plural. Oczywiście, że purple. Czy to jest read, red, read czy rest? Read, red, read, rest. Oczywiście kolor czerwony to wszyscy mówią głośno. Red. Super. A co to jest za kolor? Blue, black czy brown? Wszystko na by. Blue, black, brown. Oczywiście black. I ostatnie pytanie. To jest dres, czyli sukienka. Jakiego ona jest koloru? Brown, purple, green czy white? Brown, purple, green, white. I wszyscy mówią głośno, to jest kolor green. Wyszedł smok z mojej wieży. Zauważcie, że można tu się pobawić jeszcze w drukowanie certyfikatu. Jak zwyciężymy, wczytuję podgląd. Mam nadzieję, że to jeszcze działa, bo kiedyś ta funkcja działała. Więc można się naprawdę fajnie pobawić, zrobić sobie pamiątki związane z certyfikatami. Flash nie odpowiada, a zobaczymy, czy mogę wydrukować. W każdym razie, słuchajcie, możecie grać w tę grę całą rodziną. W niektórych przypadkach tam chyba może być 10 czy 12 uczestników, więc możecie się pobawić, jak tylko macie ochotę, jak tylko macie czas. Więc serdecznie do tego zachęcam. Razem też będziemy robili różne zadania. Możemy też pograć w takie gry. Będziemy razem przy komputerze, na YouTube. Jeżeli macie jakieś pytania, to poproście rodziców, żeby do mnie napisali. Można się ze mną komunikować przez Messenger, w komentarzach na YouTube albo przez e-mail. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Goodbye. Goodbye.